Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus obchodził Galileję. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi mieli zamiar go zabić. A zbliżało się żydowskie święto namiotów. Kiedy zaś bracia jego udali się na święto, wówczas poszedł i on, jednakże nie jawnie, lecz skrycie. Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili: czyż to nie jest ten, którego usiłują zabić? A oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią. Czyżby zwierzchnicy naprawdę się przekonali, że on jest Mesjaszem? Przecież my wiemy, skąd on pochodzi. Natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest. A Jezus, ucząc w świątyni, zawołał tymi słowami: i mnie znacie i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam od siebie, lecz prawdziwy jest tylko ten, który mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja go znam, bo od niego jestem i on mnie posłał. Zamierzali więc go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na niego ręki, ponieważ godzina jego jeszcze nie nadeszła. Boże Słowo jest niejednokrotnie trudne do przyjęcia. Czasami wszystko w słuchaczach buntuje się, aby tylko nie dopuścić do serca słowa, które kieruje do nas Bóg. Tak było ze słuchaczami Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. Odrzucają oni Chrystusowe orędzie, bo wolą tkwić w kajdanach własnego świata, który przecież tak długo budowali. Widzimy, że postawa ta stopniowo prowadzi nie tylko do odrzucenia Jezusa i Jego nauki, ale nawet do Jego zamordowania. W tym czasie Wielkiego Postu zwróćmy nasze serca do Boga. O wiele częściej słuchajmy Słowa Bożego, aby chłonąć Bożą mądrość, która wskazuje drogę i nadaje naszemu życiu sens. Tak ważne dla nas, chrześcijan, jest nieustanne trwanie w obecności Boga i zasłuchanie się w Jego głosie. To Słowo przecież nas formuje, nadaje nam właściwy kształt. Te liczne uzdrowienia i wskrzeszenia, o których czytaliśmy w poprzednich tygodniach, miały utwierdzić nas w przekonaniu, że Jezus jest prawdziwym Mesjaszem, Synem Bożym, a słowa, które wypowiada, są prawdą i rzeczywiście dają życie wieczne. Za kilka dni rozpoczniemy przeżywanie Wielkiego Tygodnia i będziemy się musieli opowiedzieć, po której stronie konfliktu stanąć. Czy przyłączymy się do tych, którzy będą wołali Hosanna synowi Dawida, czy do tych, co będą krzyczeć: ukrzyżuj go? Czasu na podjęcie decyzji jest niewiele, coraz mniej.